Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, przyszedł czas, aby upolować ostatniego zadymiarza, którym jest Leon. Jak dobrze wiecie, z ostatniego odcinka mam przygotowane aż 108 skrzynek, które dzisiaj sobie otworzymy, więc szansa na wydropienie Leona jest, ale nie wiem, czy na pewno on spadnie, więc w dzisiejszym odcinku wszystko się okaże, więc zachęcam wszystkich na samym początku do zostawienia łapeczki w górę. Umówmy się tak, że jeżeli Leon wypadnie z darmowej skrzynki, zostawiacie pod tym filmem 30 tysięcy łapek. Rozwalcie system, wierzę w was, wiem, że się uda. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze polowanie na Leona, moi drodzy, wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was taki przekozacki konkurs. I uwaga, uwaga, w konkursie wygrywa aż 5 osób. Za pierwsze miejsce jest do wygrania konsola PlayStation 4, limitowana wersja Days of Play, do której dorzucamy jeszcze jeden kontroler oraz pudełkową wersję gry Minecraft. Pozostałe 4 miejsca wygrywają pakiet 360 gemów do gry Brawl Stars. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy, że zafollowujecie nasze Instagramy. Za każdego zostawionego followka dostajesz punkty. Punkty działają jak losy na loterii, im masz ich więcej, tym twoja szansa na wygrana się zwiększa. Jeżeli wykonacie wszystkie zadania, czyli zafollowujecie wszystkie Instagramy, codziennie możecie odebrać 5 darmowych punktów. Link do konkursu znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Ja wam życzę wszystkim powodzenia, a ja już nie przedłużam. Zacznijmy polowanie na Leona. Okej, kochani, otwieramy pierwszą skrzynkę, może z Stroppy Roada. Sprawdźmy, co nam tu wypadnie. Uwaga! Dwa przedmioty, niestety nic. Oczywiście będę wam skipował odcinek, na przykład co 10 skrzynek, jeżeli nic nie wypadnie. To co, lecimy z pierwszą skrzyneczką. Jak widzimy, na razie nic. 80 skrzynek nam już zostało. Niestety nic nie spadło. Za to dużo dropi nam golda, więc jeżeli uzbieramy z tych 100 skrzynek 2000, też możemy sobie kupić jakiś star power. Zobaczymy, jak będziemy stali z kasą. Dawaj buźki, no, mamy to, kochani, mamy to, mamy Leonidasa. Ja myślałem, że spadnie nam star power jakiś, a my mamy Leona. Co tu się wydarzyło z darmowej skrzynki, legendarny zadymiarz? Udało się nareszcie, tak jest, joystick, piątka. Tak jest, mamy Leona, kochany piesek, moi drodzy, jaka zadyma. Tak a propos, wbijcie do joysticka na Instagram, joystick the dog, link w opisie. To by się spodziewał, że spadnie Leon. Ja specjalnie celowałem, próbowałem trafić jakiś star power, na przykład nowy do Spike'a, żeby nagrać odcinek, a spada mi Leon. Oczywiście, moi drodzy, skrzynki zaległe, które wam obiecywałem, megaboxy, kupimy, wymaksujemy sobie te konto, więc się nie martwcie, wasze lajki nie poszły na marne. Okej, moi kochani, lecimy pierwszą gierkę Leonem, zobaczymy, jak nam pójdzie. No nie wiem, co mam powiedzieć, w ogóle mega się cieszę, że w końcu odblokowałem wszystkich zadymiarzy, teraz będę mógł po prostu sobie tylko maksować konta, więc wszystkie postacie, które będę miał na 8, muszę podnieść na 9, żeby już więcej, żeby po prostu do innych postaci trafiały te punkty. Dobra, dawaj, okej, mamy dwa cuby, ktoś w tych krzakach jest, a ja się boję, że mnie tu zraszuje trap. Dobra, a ty kurde cwaniaku, chciał to zrobić? Kto to był? Zwijam to i elo. Wow! Nowy Spike to jest! Czy mi się... coś w głowie chrzani? To był nowy Spike, nie? A tam jest, tak! To jest ten nowy Spike. Ej, nawet całkiem ciekawy wam powiem. Ja na razie biorę Cuba. Power Cube sika zbiorę. Okej, okay. Poczekajmy teraz na 3. Albo poczekajcie, jeszcze wejdziemy tą skrzynkę. Myślałem, że... już tutaj niczego nie ma. Kurde, leci głowa. Dobra, na szczęście nie na mnie. Dobra, biorę jeszcze jedną skrzynkę. Co mi szkodzi? Czy tego Tika? Nie, Tik podejdzie, ja go zaatakuję. Po prostu zbejtuję go. Nie będę na razie zdradzał się, że stoję tu w krzaku. Czy się zdradzać? Idzie Bibi na 7. To nie jest byle pionek. To nie jest byle pionek. I ogień, ogień z nią, ogień z nią. Aj, nie trafiłem. Jeszcze raz. Dobrze. Ona nie wie, gdzie jestem. Jeszcze raz, obita. Znikam. Wow, ale idealnie mnie wyczuła. Odbiła mnie w kąt. I co? Zabiję ją czy nie? Farel, zabiję ją! Farel, jest! Nice, Bibi położona, Farel ucieka. Zadowolony, uśmiechnięty Leon. Od ucha do ucha. Dobra.
Wejdźmy sobie tu w krzaczki na spokojnie, tam gdzieś ten Spike obija z daleka. Ten Power Cubesik jeszcze jest do zawinięcia przeze mnie. Kto tu chodzi? Wow, wow, Spike, Spike, Spike! Leon, uciekaj! Uciekaj, Leon, na niewidzce! Nie daj się, Farel, poczekaj chwilę, odsapnij, odsapnij. I teraz, rush, bach, 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 bach. I proszę państwa, and the winner is Farel! Tak jest, moi kochani, jesteś numer jeden, a my lecimy z kolejnym meczem, tym oto moim zwariowanym, prawdopodobnie ulubionym zadymiarzem. Let's go! Okej, jedziemy, moi kochani, zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Jeszcze w sumie nie mam tego Leona wyczutego, nie wiem ile zadaje on obrażeń, kiedy jestem na blisko przeciwnika i na ile mogę sobie pozwolić. Weźmy sobie tą skrzynkę na początku. Wiem, że muszę się strzec z Bibi w każdym bądź razie, bo Bibi robi kukum za mocne temu Leonowi. A tutaj pewnie gracze, którzy mają Bibi, będą już mieli ją podniesioną wysoko. Ja na razie mam Leona na tak zwanym nubku. Jest to pierwszy poziom, ale mamy dużo skrzynek. Już będziemy mieli czwarty poziom dzięki temu. Alright. Z pewnością ta mapa też pod Leona słabo siada. Jest dużo krzaków, tutaj jak będzie jakaś Shelly albo Bull na końcu, no to będzie bardzo ciężko. No ale nie poddajemy się, gramy, kochani. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdzajmy krzaczki, to jest najważniejsze. Jest Crow i tam w ogóle guma balonowa poleciała. I w ogóle, moim zdaniem... Ej, gdzie ten Crow? Tu jest. Panda! Co za panda? A to nie ten panda, to jest... Myślałem, że to mój panda, a to nie panda. Elo. Każda panda jest z małej litery, mój jest chyba z dużej, ale się nie mylę. Pozdrawiam w każdym razie pandę. Tu mamy Spike'a, którego sobie ładnie obiłem. Hop, hop, hop. Tu jest zadymka, tu jest niezła zadymka. Ten Crow mnie weźmie w atak, w ogień krzyżowy. Jak szybko Piperkę dojadę, zawijam Cube'a i uciekam. Tu ktoś w krzakach stoi, na bank czeka na mnie. Dobra. Zamknijmy te spajki. Te spajki musimy zamknąć. I on tu przyjdzie i się nadzieje, czy nie? Nadzieje się, czy się nie nadzieje? Let's go, let's go, let's go! Ulti i elo. Robimy elo. Stajmy sobie gdzieś tu z boku, wiecie? Żeby mi tu po prostu nie widział nikt. Najlepiej by było nawet tu, chyba. Ten spike, no... Może zaskoczyć, może zaskoczyć. Nie powiem, że nie. Tutaj szybki dojazd musi być z mojej strony, żeby zawijać te cuby. 8 cubów. 8 cubów, ale ten spike może zrobić mi kuku. Boję się go, wiecie? Nie chcę też strzelać, a nie mogę też dostać damage'a. Tą pamelkę w sumie bym załatwił, ale ten spike jest tu. Dobra. Podjazd z nim? Dobra, koniec. Do końca poszedł. Farel poszedł do końca. Nie mogę tak grać. Farel, ulecz się. Teraz się cofnij tam, gdzie ona strzelała, bo ona myśli, że mnie nie ma. Sprawdza drugie kąty. Tak jest. Teraz muszę... Aj, trafiłem. Wyczuła, wyczuła. Na blisko Farel. Jedziesz z nią. Jedziesz z nią. No i nice, nice. Do końca było walczone. Ciężko mega mi się grało Leonem przeciwko tej Pamelce, ale na szczęście udało się wygrać. Pozdrawiam Pandę, jeżeli to byłeś ty, ale bardzo w to wątpię. A my lecimy z kolejnym meczem. Okej, kochani, teraz zagramy z prawdziwym Pandą, ponieważ wbił do mnie do lobby, bo zobaczył, że mam Leona i przyszedł mi pogratulować. Więc jeżeli jeszcze nie pogratulowałeś Farelowi, zostaw łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że te 20 tysięcy dobijemy, bo przecież my cały czas czekaliśmy, aż się... Wow, ten Leon trafi, to od razu nasz Rosa mocno chce puszować z Barley'em. Jak widzicie, Panda wziął Bulla. Dobrze, że wziął Bulla, ponieważ w tych krzakach będziemy mieli przewagę, na przykład nad tymi postaciami, które nas tu obijały na daleko. Mają mniej życia od nas. 4k HP, Panda 7k, prawie dwa razy tyle co Farel. I jeszcze jest tutaj Shelly. Ja mogę tu na daleko trochę poobijać sobie ulti nabić, ale ten ulti mi i tak w sumie tutaj chyba nic nie da. Rosa, Rosa, Rosa. Panda, dobra, idę ci pomogę, szybko, szybko. Puszujemy skrzyneczkę jedną, drugą. Zbieramy power cube, rośniemy w siłę. I tutaj mamy Mortisa, Mortisa Panda wyjaśnił. Idzie Rosa, tak jest, jest Rosa. Obijana przez Farela, ona ma 0 tak naprawdę cubesów. Nie mogę się tak dać, nie mogę tak się dać, za blisko podchodzę. Tak jak mówię, tym Leonem jeszcze nie potrafię grać. Tutaj gradobicie, pod gradobiciem pytań Farel u góry. Dobra, i tego Barley'a powinienem zajechać. Tak, ogień krzyżowy, kółeczko, najsik, podjarka lekka i nita.
No ciekawie, ciekawie się zapowiada, jak tutaj Nita rzuciła niedźwiadka, ale ten przecież panda tego niedźwiadka zjada, mordo, na raz. Co ty nie wiesz? Nita, mnie ty nie widzisz pewnie, wariatko. Tutaj jest ktoś i proszę państwa, pięknie się wyłożył. Muszę uciekać, bo ta Nita mocno pushuje. Mortis prawie się za mnie sfokusował. Mam 12 power cubesów. 4K, 5K, 6K. Nice. 7000 życia. 8000 życia na Leonie. Tu już jestem prawie, że nie do pokonania. Tą Nitę muszę podhaczyć, no bo ja oczywiście znikamy. Bo ona mnie oczywiście obijała. Ja tą Bibi trafię, tak? Czy na ślepo jakoś, czy nie? Gdzie ta Bibka? A tam uciekła wariatka, dobra. Ta Bibi już nic nie zrobi, niestety. Stickiem ona była w drużynie, dobra, nice. Stick tutaj mocno spamuje, ale chyba tutaj, czy mi się wydaje. A, jest tu, dobra, nice. GG, 17 power cubesów, łatwo. Z pandą zawsze generalnie jest łatwo. Wbijcie do pandy na kanał, link w opisie. Ok, moi kochani, dobiliśmy 73 puszki na moim Leonie. Udało mi się odblokować za pucharki 75 punktów, które mogę dodać do jakiejś postaci. Ja sobie muszę dokładnie teraz policzyć, do której postaci mi się najbardziej opłaca to dodać, żeby podnieść ją na poziom 9. Więc moi kochani, jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 500 000. No i koniecznie odwiedźcie mojego Instagrama. Pod moim najnowszym zdjęciem możecie wygrać Megaboxa. Wyniki już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!